Jeżeli chodzi o kolejne ćwiczenie, które chciałem Państwu zaprezentować, to jest to jazda z wykorzystaniem hamulca nożnego. Jest to bardzo fajne ćwiczenie. Często spotykam się na swoich szkoleniach techniki jazdy z totalną niewiedzą i nieznajomością możliwości, które daje nam hamulec tylny. Często motocykliści z niego nie korzystają. Tutaj trzeba pamiętać oczywiście o tym, że podstawowym hamulcem jest oczywiście zawsze hamulec przedni. To jest podstawowy hamulec. Hamulec tylny jest hamulcem pomocniczym. On sprawdza się właśnie bardzo fajnie przy wykonywaniu manewrów wolnych. Czyli krótko mówiąc, przy jeździe z prędkościami poniżej progu równowagi. I jak tutaj w tym ćwiczeniu z niego korzystać? A mianowicie, kiedy go wciskamy? Wciskamy go w momencie, gdy rozpoczynamy wejście w zakręt, tak? Czyli w momencie, gdy przechylamy motocykl, naciskamy dźwignię hamulca nożnego. W momencie, gdy skręcimy dźwignię, odpuszczamy motocykl, zaczyna się podnosić i wtedy jeszcze dodatkowo na odcinku prostym dodajemy gazu, żeby była większa prędkość. Fajnie jest również w trakcie wciskania hamulca nożnego zwrócić uwagę na to, żeby motocykl nie szarpał, to w momencie, gdy naciskamy hamulec nożny, wchodząc w zakręt, jednocześnie dodajemy delikatnie już gazu. Wtedy w momencie, gdy chcemy podnieść motocykl z przechyłu, odpuszczając hamulec, zwalniając hamulec nożny, on ma już swoją odpowiednią prędkość i wtedy możemy jeszcze chwilowo zwiększyć obroty silnika, żeby szybciej motocykl się wyprostował i tak jak widzicie, no wtedy ta jazda jest płynna. Powiem tak, że im mocniej będziemy naciskać hamulec nożny, im jednocześnie będziemy zwiększać gaz, tym powinniśmy osiągnąć lepsze efekty ciaśniejszego zawracania. To jest dziwne, by nam się wydawało, ale musicie to poćwiczyć, musicie się sami przekonać. Czyli pamiętajcie, jednoczesne naciśnięcie hamulca nożnego musi wiązać się z jednoczesnym odkręcaniem manetki gazu, czyli zwiększaniem tego gazu. I wtedy powinniście poczuć ten efekt, że w momencie zwiększania nacisku powodujemy również zacieśnienie zakrętu. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażę ćwiczenia związane z jazdą na półsprzęgle w trakcie manewrowania.